Wiadomość sprzed chwili. Niemcy, godzina policyjna i zamknięte sklepy. Berliński rząd podjął decyzję o nowelizacji ustawy o ochronie przed infekcjami. Od tej pory wprowadzony zostanie ogólnokrajowy antykoronawirusowy automatyczny hamulec bezpieczeństwa. Taką informację przekazał mi przed sekundą nasz kolejny gość, Sławomir Rozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Berlin jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówiono o tym, że ta ustawa tak zwana covidowa może zostać zmieniona. Co te zmiany tak naprawdę mogą zrobić, jeżeli chodzi o walkę z pandemią? Zasadniczo w ostatnim okresie czasu w Niemczech prowadzono bardzo poważne dyskusje pomiędzy rządem pani kanclerz Angeli Merkel a szefami poszczególnych landów na temat zwiększenia czy zaostrzenia tej ustawy o zwalczaniu zakażeń. Szczególnie chodziło tutaj o kwestię zarządzania walką z pandemią koronawirusa. Pani kanclerz i niektórzy członkowie gabinetu, jak też niektórzy szefowie landów byli za tym, aby większe uprawnienia otrzymał rząd federalny. Jak państwo wiecie, Niemcy są krajem federalnym i poszczególne landy, poszczególne kraje związkowe mają swoje własne uprawnienia. I tutaj chodzi w tym zaostrzeniu o to, ażeby to Berlin zarządzał pandemią koronawirusa, aby to Berlin od góry mógł narzucać wszystkim innym landom narzędzia, metody, które mają być w tej walce zastosowane. To nie podobało się niektórym landom. Niektórzy szefowie landów nie zgadzali się na te obostrzenia, na takie warunki działania, no gdyż tam na przykład miano wprowadzić takie kwestie jak mandaty za nieprzestrzeganie do 25 000 euro, kary więzienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, godziny policyjne. To się niektórym nie podobało. Były wielkie dyskusje wśród koalicji rządzącej, no jednakże właśnie Tagesspiegel, jak również inne media mainstreamowe niemieckie podały, iż rząd, Bundeskabinet podjął decyzję o zmianie ustawy o zakażeniach, która faktycznie nadaje większe uprawnienia rządowi berlińskiemu. Panie doktorze, jednakże, czy to nie jest sposób, oczywiście chodzi o walkę z pandemią, czy to nie jest sposób naokoło nieco ograniczenia możliwości danych landów, aby wszystko, że tak powiem, szło z góry? Tak, to są bardzo duże ograniczenia. To jest sposób na ograniczenie, że tak powiem, autonomii poszczególnych landów, gdyż szczególnie pani kanclerz chodziło o to, ażeby te kwestie, czy te zasady, które określi rząd berliński, były automatycznie stosowane przez wszystkie landy. Do tej pory tak się nie działo. Do tej pory niektóre landy mówiły, nie wprowadzimy tego, nie wprowadzimy nam tego, to i to nam się nie podoba. Pani kanclerz i na przykład szef CSU, pan Szyda, szef oczywiście landu bawarskiego, czy pan Laschet, kandydat na nowego kanclerza Niemiec z ramienia CDU, mówili, nie, tak nie może być. No, tak to nie może funkcjonować, iż rząd berliński swoje, a poszczególne landy swoje, rosną nam zakażenia, pandemia się rozwija, mamy mutacje, etc., 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 a tutaj co niektórzy przychodzą i mówią, że tego postanowienia w życie wprowadzać nie będą. I to był taki główny jakby powód do tego, aby wprowadzić ogólnokrajowy hamulec bezpieczeństwa. Oznacza on to, iż jeżeli będziemy mieli 100 zakażeń w ciągu ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców, to z automatu od poziomu miasta, gminy, powiatu do landu będzie wprowadzony automatyczny hamulec bezpieczeństwa, który oczywiście wprowadza od 21 do 5, mówię przykładowo, godzinę policyjną, zamknięte będą sklepy, nie wiem, ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten katalog tych wszystkich obostrzeń jest dosyć długi. Mamy też oczywiście wyjątki z tego katalogu, tak na przykład posłowie, czy też medycy, czy też ci, którzy idą i będą sprawować posługę duchową, będą wyłączeni z tych obostrzeń.
mówię o godzinie policyjnej, ale inne opostrzenia oczywiście wchodzą w rachubę. Będą również zamknięte restauraty, one i tak są zamknięte, ale na przykład będzie zamknięta kwestia sprzedaży jedzenia na zewnątrz, tak? Czyli tego zewnętrznego wyszynku, ale tutaj też mamy udogodnienie. Ci wszyscy, którzy pracują w tych firmach dostawczych, państwo wiecie, jeżdżą rowerkami czy motorkami i dowożą jedzenie z domów, ci będą dalej mogli nas obsługiwać. Tutaj wejdę panu w słowo, bo to ciekawie koresponduje z ostatnim wyrokiem Sądu Okręgowego w Weimarze, w Turyngii, który to zakazał noszenia masek i wykonywania testów w dwóch szkołach w Niemczech. Skandal w niemieckich mediach. W takim razie, kto teraz będzie rządził w tych szkołach i mówił o maseczkach? Czy władze landu, czy władze, które rządzą Niemcami? Czy postanowienie sądu ma tutaj sens? To też jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, wielowątkowa, tak, ale pokrótce. Mama dwójki dzieci zaskarżyła obostrzenia koronawirusowe do sądu w Weimarze. Szczególnie jej chodziło o to, iż jej dzieci nie mają być testowane, a my testujemy na potęgę w Niemczech, nie mają być testowane przy przychodzeniu do szkoły, nie mają nosić masek i nie mają zachowywać dystansu społecznego, czyli tego całego DDM. Sąd przyznał tej mamie rację ze względu na dobro dziecka w zakresie zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego. Był to sąd rodzinny w Weimarze. No i co się stało? Natychmiast włączyło się oczywiście Ministerstwo Szkolnictwa. Jak państwo wiecie, mówiliśmy, że zresztą rząd federalny, każdy land ma swoje ministerstwo. Ministerstwo Szkolnictwa się włączyło, powiedział po pierwsze tak, że uwaga, jeżeli już to ma być, to tylko będzie dotyczyło tej dwójki dzieci, których mama zaskarżyła te wszystkie decyzje. Po drugie, był to sąd rodzinny, wobec tego oni będą się natychmiast odwoływać do wyższej instancji. Po trzecie, sąd rodzinny nie ma takich uprawnień, aby kontrolować czy wchodzić w zakres ustaw, rozporządzeń dotyczących zwalczania pandemii koronawirusa. Po trzecie, eksperci, którzy byli w tym sądzie przez ten sąd powołani, są ekspertami nie za bardzo, i tu powiem w cudzysłowie, koszernymi, gdyż znani są z tego, że na przykład krytykują stosowanie testów PCR, które nie są ich zdaniem zgodne z tym i wykrywają za dużo zakażeń koronawirusowych. Rząd już powiedział, że w tej chwili nie będzie stosował się do tej decyzji sądu i że sprawa jest rozwojowa. No i mamy to, co to mamy. Czy są zawisłe sądy, czy są niezawisłe sądy? Rząd nie respektuje orzeczenia sądu? No właśnie i tutaj mamy znowu to rozdwojenie jaźni. Tak, jeżeli chodzi o Polskę, to mamy jedną, że tak powiem, krytyczną uwagę czy atak medialny na polskie sądownictwo, a tutaj widzimy po tym wyroku sądu w Weimarze, iż otworzył się cały katalog, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, wymówek, który jakby daje uprawnienia rządowi z Turyngii, tak, do tego, ażeby nie zastosować się do decyzji sądu. Wynajdują oczywiście prawnicy mnóstwo różnych kruczków prawnych, i tu musimy postawić rządowi, tu musimy postawić trzy kropki na pewno tej sprawy. Będziemy wracać. Czas nam się kończy. Sławomir Ozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.